Maszyna Polar Tabat. Bardzo fajna opcja. Możemy założyć mniejszy pad. I zabieramy się za polerowanie lamp. Oczywiście nakładamy odrobinę pasty polerskiej. Delikatnie rozprowadzamy po lampie. Na początek mniejsze obroty. Wystarczy trójeczka. Przechodzimy na większe obroty. W międzyczasie sprawdzamy, czy lampa się nam zbyt mocno nie nagrzewa. Delikatnie możemy ją przetrzeć z paski. Oczywiście lampa założona typowo do celów testowych, więc nie jest przykręcona bardzo mocno. Ale widzimy, że jeszcze odrobina hologramów pozostała, więc delikatnie możemy dołożyć pasty. Dołożyliśmy odrobinę pasty i ruszamy z dalszą częścią polerki. Oczywiście na początek, na rozprowadzenie pasty, stosowamy mniejszą prędkość. Teraz prędkość możemy podnieść. Ponownie badamy temperaturę lampy, żebyśmy jej nie przegrzali, żeby nie pękła. Dołożyliśmy jeszcze delikatnie pasty i ruszamy ponownie. Stan jest bardzo zadowalający. Oczywiście teraz, żeby nie było, że pasta wypełnia, spryskujemy alkoholem izopropylowym mikrofibrę, przecieramy lampę z resztek pasty, żeby, tak jak mówiłem, nie było wypełnień. Możemy przejść do inspekcji, przyświecamy lampką i widzimy to, że światło jest punktowo, nie ma większych hologramów. Osobiście z polerki Bassa jestem bardzo zadowolony, można ją bardzo fajnie skonfigurować. Jest to polerka orbitalna, tak zwana DA. Bardzo fajną opcją jest to, że można wymienić pady, ponieważ posiada standardowy gwint.
Możemy zastosować układ 80, 125 lub fabryczną 180. Jak na razie w moim posiadaniu ta polerka nie stwarza żadnych większych problemów. Zrobiłem nią już kilka samochodów na różnej wielkości padów. Pady nie zatrzymują się podczas pracy, tak jak to opisują na kilku forach internetowych. Co można powiedzieć jeszcze więcej o niej? No, bardzo dobra, bardzo trwała maszyna o bardzo dużej mocy. Radzi sobie znakomicie, jak widać, nie tylko z lakierem, ale także z plastikiem na lampach. Dziękuję bardzo.